Dzisiaj przychodzę, żeby ogłosić kolejną odsłonę akcji Czytam Szeroko. I w tym kwartale, który już teraz trwa, czyli w październiku, w listopadzie i w grudniu, będziemy czytać wszelkie powieści, które się kojarzą z grozą, z horrorem, bądź też różne dziwne, niepokojące książki, które może trudno gdzieś przypisać do innych kategorii, natomiast no, wzbudzają właśnie jakiś taki niepokój, są dziwne, bardzo dziwaczne, ale raczej w takim mrocznym, w takim mrocznym właśnie. Ujęciu w takim aspekcie, i w tym filmie właśnie przedstawię przede wszystkim Wasze polecenia, bo ja, jeżeli chodzi o jakąś grozę, jakiś niepokój, to ja nie czytałam dużo takich książek i mam, co prawda, kilka książek do polecenia, ale nie jest to, jakaś, nie jest to jakiś imponujący zbiór. Natomiast bardzo dużo poleceń od Was dostałam, zapytałam się na Instagramie i tych poleceń trochę jest. Więc właśnie tutaj, przede wszystkim, te wasze polecenia tutaj przedstawię i przedstawię też mój e, taki, no, TBR na początek. Więc, już przechodząc do książek, może zacznę od tych książek, które ja polecam. I no właśnie, tak jak mówiłam, nie ma ich to dużo, ale na początek mam tu taką książkę Każde Serce to Wrota, Patyki i Kości. Z tego względu, że może nie jest to typowy jakiś może horror czy jakaś groza, ale jest tutaj duża dawka niepokoju i przede wszystkim ta książka, ta historia stoi takim klimatem, mrocznym klimatem. Klimatem, z tego względu, że tutaj są właśnie dzieci, które kiedyś właśnie przeszły odnalazły drzwi, te drzwi właściwie im się objawiły i one przeszły do innych światów i te inne światy są bardzo mroczne, bardzo niepokojące. To nie jest coś na zasadzie przejścia do narni, gdzie przeżywa się miłe przygody, tylko coś w zasadzie bardzo mrocznego, bardzo mrocznego. I ta książka ma niesamowity klimat z tego względu mi się bardzo podobała i ją mogę polecić. Dalej tutaj ta książka. Biblioteka na górze opiec Scotta Hawkinsa i to jest już to jest już raczej groza. To jest takie urban fantazy, tylko to jest taki jakby świat, gdzie na pewnej górze właśnie opiec mieści się mieści się dom, dom takie przepasne jeszcze i tam jest biblioteka i opiekun tej biblioteki to jest jakby taka, taki jakby Bóg, Bóg, który zaginął i teraz trwa walka o to, kto zajmie jego miejsce to jest książka bardzo brutalna, bardzo bardzo mroczna dużo jest tutaj właśnie takiego takiej, też można powiedzieć takich scen krwawych, wręcz może czasem jakichś takich scen tortur, a jednocześnie też pod względem takim kreacji postaci, pod względem fabuły to jest taka nietuzinkowa powieść, ale właśnie no dużo, dużo, dużo jest tutaj grozy i mi, mi się ta książka bardzo podobała, też z tej serii właśnie wydawnictwa Mag. Mam tutaj taką książkę, Mapa Wnętrza. Bardzo krótka, bardzo krótka jest to nowelka, ale jest dosyć taka: no, jest straszna tutaj, bo tu jest taka znowu historia, że jest mały chłopiec, mieszka gdzieś w jakimś takim osiedlu, tylko z mamą w przyczepie i pewnego dnia po prostu odwiedza go ojciec. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jego ojciec nie żyje i ukazał mu się właśnie w pełnym takim. Jakby stroju, yy, stroju pióropuszu, i yy, no i dalej, właśnie coś tam, coś tam, no jakieś tam przygody się dzieją, ale jest to dosyć takie, właśnie, jest to dosyć straszne, więc ta groza jest tutaj obecna i dosyć jest to ciekawa, właśnie powieść, a jest dosyć krótka, więc można ją przeczytać. Mam tu dalej książkę Dziennik mojego głodu. Też jest w tej książce dużo mroku i ona jest dziwna. Ona jest dziwna, bo mamy tutaj kobietę, tu młodą dziewczynę, która jest wampirzycą i ta wampirzyca ma mm, duże problemy właśnie z zaspokajaniem swojego głodu, bo nie dość, że właśnie odżywia się w sposób nietypowy, bo musi pić yy, naj, najlepiej, najchętniej ludzką krew, to jeszcze ona jakby ma zaburzenia anorektyczne, więc pod tym względem to jest taka no, też ciekawa historia, ale jest tutaj właśnie dużo takiego mroku i też jest dość klimatyczna, dość klimatyczna jest ta książka, więc jeżeli chodzi właśnie o, jakiś dzi o jakąś dziwność i też o, o, o mrok, o grozę, to ona też jak najbardziej się nada. Tutaj jest książka y, Wojciech Aguni. Nie ma wędrowca, Wojciech Gunia pisze w taki sposób, że autentycznie można się bać. Jeżeli ktoś chce się bać, to ta książka tu jest tak, klima, tak klima, jest ona tak klimatyczna, jest tak po prostu wyrysowana, że mimo tego, że historia dzieje się, można powiedzieć tak, w wielu wypadkach w biały dzień, jest tak niepokojąca, że autentycznie można się, można się bać. Jest tutaj mroczny klimat mroczny, a jednocześnie zimowy, bo ta powieść dzieje się przy takiej głębokiej zimie, kiedy cały świat jest zasypany, głęboko z, jest schowany pod pierzyną z głębio, głębokiego śniegu, dzieje się w tartaku i jakaś osoba właśnie z wątpliwą, mroczną też przeszłością zatrudnia się jako stróż w tym tartaku i tam dzieją się różne, różne sytuacje. Nie jest to też taka książka długa, ona ma tutaj, widzę 160 stron, natomiast 160 stron wybitnej, wybitnej lektury i właśnie przy niej autentycznie się można, można bać. Jeżeli chodzi o taką dziwną książkę, to mam tutaj króliczka Mony Awad Z tego względu, że jest to również książka, która y, ma w sobie dużo takiego mroku, ale nie jest ona y, jest ona może taka typowa, żeby się bać, nie jest to groza. Troszkę, ale troszkę jakby wpada w jakiś taki horror. Jest to książka bardzo dziwaczna z tego względu, że ją czyta się, jakby się było w gorączce, jakby się było w jakimś takim głębokim, jakimś wręcz narkotycznym śnie, bo jakby by było się bardzo chorym i miało się wysoką gorączkę i miało się takie majaki. Ta książka, taki daje odczucie, więc ją można również czytać dla, dla takiego klimatu. Natomiast w niej jest dużo róż, również takich podprogowych treści i dużo można sobie różnych rzeczy przemyśleć ją czytając, więc pod tym względem ona też jest... Ona też jest dobra, i tutaj sobie przygotowałam tyle, tyle książek, jeżeli chodzi o te moje polecenia, a teraz przejdę właśnie do poleceń od Was, czyli poleceń od widzów. I kilka, o ile nie kilkanaście głosów padło na książkę Nauka chodzenia Dolki i to chyba ze względu na to nie tyle na jakąś grozę mrok czy horror, tylko właśnie na dziwność, że to jest książka bardzo dziwna, bo opis do niej również jest dosyć taki enigmatyczny, ale jest, są tutaj jakieś wątki science fiction, że jakaś postać innego... Mm, przychodzi do naszego świata i mierzy się z, tym, z tą opresją społeczeństwa, w jakim żyjemy i że na tej podstawie coś ma być właśnie pokazane. I to jest chyba książka, która właśnie jest po prostu bardzo dziwna, więc z tego względu ona tutaj była... Polecona. Kolejne polecenie to człowiek, który znał mowę węży, i to jest właśnie ponoć dziwna książka. Ona jest do Estonii. Ja nie wiem do końca w czym ta dziwność po prostu się kryje, ale możliwe, że właśnie w jakichś takich wierzeniach, mitologii, czy w ogóle jakimś koncepcie to ma być właśnie jakieś takie zanurzona w historii Estonii opowieść o tym, jak zmieniały się obyczaje, o jak po prostu pod wpływem nowych napływów, czy też napływów chrześcijańskich, zmieniały się wierzenia, zmieniały się obyczaje zwyczaje zmieniały się e, zwyczaje, więc to jest też taka książka o poszukiwaniu własnej tożsamości i zerwanym przymierzu człowieka z przyrodą, więc może to być coś ciekawego, ale również właśnie może chyba też coś dziwnego dalej gąsiennica i to jest zbiór opowiadań, e, one mają być też takie niektóre detektywistyczne ale częściowo właśnie opowiadania grozy które wzbudzają dość duży niepokój ja czytałam też właśnie z wydawnictwa Tajfuny, inny zbiór opowi opowiadań, grobowa cisza i tamte opowiadania również były właśnie takie mrączne, dużo było takiego w nich niepokoju więc też mogę jak najbardziej polecić. Jestem właśnie ciekawa ciekawa ym, te, tych opowiadań gąsienica bo słyszałam o nich dużo dobrego. Dalej polecenie książki Plugawy Ptak Nocy i to jest polecenie od Kinczyta i ona zostawiła to polecenie z dopiskiem, że Yy, dobra książka, ale nie chcę ci tego robić i to ma być jakaś książka, labirynt labirynt, yy, w labirynt cmentarzysko staroci, coś takiego i tutaj historia jakaś, że yy, 40 pensjonariuszek 3 zakonnice i 5 yy, sierot mieszka pod jednym dachem 6 z tych starów tworzy rodzaj sanhedrynu i są wtajemniczone w odmienny stan jednej z sierot, Iris yy, oczekują na przyjście dziecięcia z dziewicy ich powiernikiem jest głuszek, klucznik domu. Ym, I że to autor pisze o wiecznej kobiecości, potwornieniu świata i odwiecznej tęsknocie do pełni, do przekraczania granic własnego ciała, do życia w kilku czasach równocześnie. Ten opis jest bardzo bardzo właśnie taki enigmatyczny jednocześnie faktycznie on wskazuje na to, że w sumie niewiele z niego wynika, ale ta książka może być jednocześnie hitem, jednocześnie może być kitem. Ja nie wiem, nie wiem, czy ja się faktycznie podejmę czytania czegoś tak, tak dziwnego, co tutaj się samego pisu wydaje coś, coś bardzo dziwnego, więc nie wiem, ale zostawiam to tu polecenie i dalej też była polecana książka Strega i ją akurat czytałam, to jest taka książka gdzie właśnie jest taki też ona jest bardzo taka mroczna, duszna ym, tam dużo jest takiej jakiejś podprogowej właśnie grozy takiej bardzo m, też neurotyczności jakiegoś takiego strachu yy, wycofania, yy, to jest taka jakby fabularnie historia, że jest jakiś hotel położony w górach i tam pracujący Pracują właśnie młode dziewczyny, one sprzątają ten hotel i właśnie dbają, dbają o, tam, o wszystko, co tam, co tam się znajduje, ale do tego hotelu nie przyjeżdżają żadni goście i one działają jakimś takiego, w jakimś takim poczuciu ogromnego. Ogromnego zagrożenia, i mi się ta książka ogólnie nie podobała, mimo tego, że faktycznie jest bardzo mocno klimatyczna, jest ciekawie napisana, język też jest tam ciekawy, ale ja po prostu nie do końca kupuję takie, takie czytanie o takie, jakby nie, nie podoba mi się czytać o takim poczuciu jakiegoś takiego zagrożenia ze strony mężczyzn. Jakby dla, dla mnie ta narracja, jakby to nie jest do końca właśnie to, co do mnie przemawia. Ale zostawiam tutaj książkę jako, jako polecenie. To jest faktycznie dość dziwna książka. I teraz może właśnie przejdę do takich książek bardziej już skupiających się na nie tyle na samej takiej dziwaczności, co na na choroze, na grozie. I bardzo właśnie bardzo dużo osób polecało Inkuba Jakuba Urbanowicza. Słyszałam, że jest bardzo dobra. I tutaj akcja dzieje się dzieje się na suwałkach w małej wsi i jakieś tam są. Hmm, też zagadki związane ze starszymi czasami z, gdzieś dawniej była tam jakaś czarownica, rzuciła jakąś klątwę coś w tym stylu, że można oszukać nawet śmierć, więc ja akurat no, jestem dość zainteresowana tą książką, bardzo dużo poleceń było jeżeli chodzi o twórczość Józefa Kariki, między innymi właśnie najczęściej to Szczelina ja czytałam właśnie książkę Szczeliny czytałam akurat, czytałam kilka, dwie albo trzy książki Józefa Kariki i akurat do mnie ten styl właśnie grozy, tego jakiegoś właśnie horroru w ogóle nie przemawia. Mnie to jakby... Nie, ja w ogóle nie bałam się tych książek dla mnie były momentami właśnie śmieszne, śmieszne wręcz, jakieś takie ironiczne więc tutaj chyba też jest kwestia taka no wysoce subiektywna, bo wiem, że jest, to są to książki bardzo uznane i bardzo dużo czytelników e, zwraca uwagę na to, że to są bardzo dobre książki grozy że naprawdę na nich działały, że właśnie odczuwali odczuwali to, co ja odczuwałam przy Guni czyli po prostu taki no, strach wręcz taki namacalny e, namacalny strach podczas czytania książki niestety u mnie akurat josef, twórczość Józefa Kariki nie sprawdziła się pod tym względem. Ja Gunii, to padły polecenia jego innych książek, czyli Dom Wszystkich Snów i powrót. Jeżeli ja gdzieś złapię te książki, to ja je będę czytać. Dalej książka Dom z Liści Mark Danielewski. To jest jakaś książka, która właśnie jest dość napisana właśnie bardzo dziwnie, że to jest tak też eksperymentalna pod względem formy. Ja nie jestem przekonana, czy ja będę chcieć czytać tę książkę. Może jak gdzieś wpadnie, bo jakoś mnie po prostu do niej nie ciągnie, że jest tam właśnie jakiś dom, który z zewnątrz wydaje się być mniejszy, a kiedy się do niego wchodzi, to wydaje się być właśnie większy, że są tam jakieś pokoje i to wszystko właśnie prowadzi do różnych tam wydarzeń. I to jest też taka chyba książka właśnie, jakaś książka labirynt i pod względem treści, i pod względem formy, więc nie, nie wiem czy do końca, nie wiem czy do końca akurat teraz chcę się bawić w takie eksperymenty, ale książka Anny czy Diabeł za okna. I to jest no, książka polskiej autorki, jak akcja też się dzieje właśnie w Polsce, gdzieś na wsi, ośmioletnia dziewczynka pojechała na wakacje do babci i tam po prostu no jak w tytule, gdzieś za oknem szalał diabeł i po prostu no, szkodził i ludziom pewno i, i, i czasom e, i trzeba było pewno z, z nim walczyć tak sobie to wyobrażam i mimo tego, że wydaje się to prosta historia, to jest tutaj dużo elementów, które faktycznie mogą e, mogą wprawiać w niepokój, z tego względu, że wydaje się że wakacje na wsi, taka sielanka która równocześnie może się odwrócić właśnie w taki, takie niepokojące, straszne, mm, straszne realia i z drugiej strony właśnie dzieci, a dzieci w horrorach są dość straszne i też właśnie diabeł, no może to być coś może to być coś ciekawego i podobna książka, chociaż dzieje się w zupełnie innej scenerii, tajemne rysunki Jason Rekulak, bo tutaj właśnie jest jest Ameryka, New Jersey i jakaś właśnie dziewczyna pracuje jako opiekunka opiekunka dla dziecka i wszystko się wydaje być w porządku, dobra praca Grzeczne dziecko, i on lubi rysować ten chłopiec. I on y, pewnego dnia rysuje po prostu jakiś taki mroczny rysunek, że jakby widział, jakby jakaś zakapturzona postać ciągnęła y, trupa bez głowy. I te rysunki jego stają się coraz bardziej mroczne, tak jakby on coś widział po prostu, a nie umiał tego przekazać, więc przekazuje to za pomocą rysunków. I tych rysunków jest coraz więcej, i coraz więcej i pewnie dzieje się właśnie jakieś tam. I jakieś dalsze po prostu wydarzenia. I to właśnie jest ten podobny taki niepokojący aspekt, że e, tajemnica, groza czai się właśnie w postaci tego, e, tego małego dziecka. Więc generalnie e, to, to, to może być taki właśnie istotny e, faktor e, niepokoju. Kolejne polecenie to poławia Johna Kangana. I tu jest właśnie historia, że grupa takich znajomych, którzy też mają jakąś taką ciężką przeszłość za sobą. O, oni są wędkarzami i postanawiają płynąć w jakieś takie miejsce, w jakieś takie jezioro, yy, czy nie jezioro, ale rzekę, bardziej ujście chyba rzeki o którym jest dosyć taka niepochlebna opinia, jakoby tam miały się jakieś straszne wydarzenia, po prostu jakieś, jakieś tajemnicze, owiane złą sławą strumień. Oni po prostu chcą tam popłynąć, mimo właśnie wszelkich ostrzeżeń i pewnie z tego, wyni z tego będą wynikać jakieś takie straszne wydarzenia. Dalej dwie mangi, Uzumaki, Spirala i to jest tutaj historia, że... Młoda dziewczyna mieszka w miasteczku, w którym zaczynają się dziać dziwne wydarzenia, i wszystkie mają związek właśnie ze spiralami. Są coraz dziwniejsze, coraz bardziej tajemnicze, i w, w centrum każdego wydarzenia jest spirala, i do czego to dąży? Czy to na końcu będzie jakaś spirala śmierci? No nie wiadomo, um, trzeba, trzeba się przekonać. I druga taka manga to Lato, kiedy umarł Hikaru, i to jest historia, um, historia grupy znajomych, i tutaj właśnie jeden chłopak. Poszli gdzieś razem w góry i jeden chłopak zaginął w tych górach, wrócił po tygodniu, ale już nigdy nie był taki sam i zaczynały się dziać różne też tajemnicze jakieś wydarzenia, jakieś wypadki, więc z tego powodu właśnie. Zaczęto się go obawiać. Dalej, kilka książek, które może nie są aż tak straszne, ale mogą wzbudzać pewien niepokój. Może nie każdy aż po prostu chce aż tak mocno się bać. I tutaj jest właśnie książka Dom Sióstr Marnotrawnych, Krystal Shatterland. Ja słyszałam o tej książce właśnie, że jest dobra i że to jest chyba taka, taka historia dziewcząt, które gdzieś zaginęły na jakiś czas, wróciły, nie pamiętały, co się z nimi działo, i też zmienił się ich wygląd fizyczny, zmienił się kolor włosów, oczu, i po prostu przebywanie w ich towarzystwie stało się bardzo bardzo dziwne, one się zachowywały też dziwnie nie przystawały do tego społeczeństwa i działo się, po prostu działy się jakieś różne dziwne, niepokojące wydarzenia w ich towarzystwie, więc zaczęły być postrzegane jako, jako niebezpieczne też książka Wiedźmy Emily Hart i też ja też słyszałam o tej książce, ale tu, tu jest chyba właśnie kilka pokoleń E, trzy bodajże linie czasowe kilka pokoleń mm, kobiet, które właśnie są określane jako Wiedźmy i to ma być też taka jakby feministyczna książka, która mm, poprzez tą historię opowiada też o prawdopodobnie o, o patriarchacie, więc to może być jakiś taki komentarz y, również, y, również społeczny. Chociaż ja osobiście właśnie tej książki jakoś, jakoś mnie do niej nie ciągnie, jakoś nie, nie chce mi się jej y, 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 czytać. I też cmentarz osobliwości Pauliny Hendel i właśnie też słyszałam o tej książce. Już, już od dłuższego czasu, że jest właśnie dobra, że jest właśnie dobra i może ją sobie właśnie, może ją sobie spróbuje. Tutaj dzieją się jakieś właśnie takie wydarzenia, ale to jest na naszym takim polskim też podwórku w oparciu o chyba polskie jakieś wierzenia, mitologie, legendy, więc to może być coś ciekawego, a też może być po prostu taka lżejsza, nie to, żeby cały czas się tak bardzo mocno jakoś... Bardzo mocno, yy, no, bardzo mocno wystawiać na no, jakiś taki niepokój. Dużo było poleceń odnośnie książek Tomasa Harisa w różnych, w różnych konfiguracjach. Najwięcej chyba właśnie na milczenie owiec, ale sprawdziłam, że to jest seria o Hannibale, Hannibalu lekterze, i to po kolei jest tak: Czerwony Smok, milczenie owiec, Hannibal i Hannibal po, po drugiej stronie maski i nie wiem, czy można to czytać, ym, czy trzeba to czytać po kolei, czy można to czytać niezależnie od siebie, ja gdybym chciała właśnie czytać, to myślę, że zaczęłabym jednak od Czerwonego Smoka i potem przeszła właśnie do Milczenia Owiec, Milczenie Owiec, chyba właśnie najwięcej, najwięcej razy padło, padło to polecenie, jeżeli chodzi o tę serię i wydaje mi się, że właśnie to są takie kryminały, ale są bardzo niepokojące, że właśnie może jest tu aspekt kryminalny, ale jednak dużo jest tego takiego napięcia tego tej grozy, tak mi się wydaje, że może być właśnie w tej serii. Dalej też taka książka, um, książka youtuberki Natalia Tur Tuska, Turska, Natalia Turska paranormalia, prawdziwe historie o nadprzyrodzonych doświadczeniach ja akurat nie znam, tej, nie, znam tej, nie znam tego kanału i wydaje mi się, że to może być coś ciekawego że to nie będzie kolejna jakaś taka książka influencerska, tylko faktycznie no, takie ciekawe, ciekawe, może właśnie lekko mrożące krew w żyłach opowieści, bo takie paranormalne sytuacje one też są jakieś właśnie nie do końca wyjaśnione nie do końca wszystko to jest takie jasne nie do końca do pojęcia rozumem i to też jest dla mnie takie ciekawe Ciekawe, więc może akurat, jeżeli wpadnie w moje ręce, to się na nią skuszę. Dalej tutaj było polecenie Domy i inne duchy Marty Bien. i Jeżeli ja się jakoś tak nie mylę, to to są jakieś opowiadania, grozy, właśnie Marty Bijan, ale przyznam szczerze, że mnie akurat do, do twórczości Marty Bien jakoś nie ciągnie, więc nie wiem, czy, czy ja się na to skuszę. Było oczywiście trochę poleceń Stevena Kinga. Wydaje mi się, że on to jest właśnie takim no, królem, jeżeli chodzi właśnie o. O grozę, o jakiś taki horror, o takim roczniejszej historii. I najwięcej poleceń padło na miasteczko Salem i Mizery. Ja z Kinga czytałam tylko Cmentarz dla Zwierząt i Baśniową Opowieść. Cmentarz dla Zwierząt był dosyć niepokojący. Była to interesująca książka. Baśniowa Opowieść nie za bardzo mi się podobała, ale wiem, że ta jego twórczość też jest dosyć szeroka, dosyć zróżnicowana, że ma też lepsze książki, że ma też gorsze. I jeżeli miałabym jeszcze właśnie czytać Kinga, to myślę, że właśnie poszłabym za Tymi poleceniami, czyli miasteczko, właśnie salem i misery, że te książki bym najchętniej jego przeczytała. Dalej, książka I Rida, może pora z tym skończyć. Opis tej książki jest bardzo enigmatyczny, bardzo niewiele wyjaśnia. Poza tym, że jest tu takie, pada tu takie zdanie, będziecie się bać przez cały czas, nie wiedząc dlaczego. Ta książka zbiera dosyć ym, skrajne opinie, albo się bardzo podoba, albo się bardzo nie podoba, więc to też jest taki ciekawy faktor, że właśnie jest taka te opinie są takie zróżnicowane ale sama nie wiem czego się spodziewać właśnie po tej książce dalej tutaj książka, która jest przerażająca właśnie też przez temat, który porusza, podobno jest bardzo poruszająca i z tego względu jest to taki horror, bo jest to też książka równocześnie bardzo też antywojenna i to jest książka Johnny poszedł na wojnę Daltona Trambo, ale właśnie to jest podobno książka niesamowicie niesamowicie przejmująca też książka to jest klasyka bodaj że klasyka podajże Jakiegoś takiego horroru, grozy, to jest książka Mnich, Matthew Gregory Lewis. I tutaj elementy grozy wprowadza też, um, wprowadza też sceneria, bo akcja dzieje się w jakichś takich ponurych zamczyskach, grotach, lochach, um, jakichś grobowcach i labiryntach. I tego też ma się właśnie tutaj, też właśnie przyroda ma wprowadzać ten aspekt grozy, też ma współdziałać, jakoś, żeby ten niepokój wprowadzać. Więc to może być naprawdę ciekawa książka. Zwłaszcza, że no jest uznawana już za klasykę i za naprawdę taką książkę dziwną i pokręconą, więc to w tym kontekście jak najbardziej, jak najbardziej jest plus. I dalej jeszcze polecenie. Harry Angel Williama Hroisperga. I to jest taka książka, gdzie detektyw, też daje się być dość mroczna, ale ze względu na właśnie oprawę graficzną nawet oprawę, okładkę i tutaj jakiś detektyw rozwiązuje sprawę i to go gdzieś wciąga w jakieś takie okultystyczne kręgi mi się w ogóle jakoś tak Harry Angel gdzieś mi się kojarzy z Harem Dresdenem i właśnie czy z Felixem Castorem, więc też bym sobie chętnie, mam ochotę, żeby właśnie po Harego Angela sięgnąć. Jeżeli macie jakieś właśnie książki dobre w tym gatunku grozy, horroru, bądź takie właśnie dziwne, niepokojące książki, to jak najbardziej zostawcie to w komentarzu. Ja sobie bardzo chętnie przejrzę, przejrzę te polecenia, jeszcze postaram się coś powybierać z tego. Aha, i w grudniu też, no w grudniu, wiadomo, oczywiście będą święta. No i też znalazłam taką serię książek, mm, Wigilijne strachy i tutaj jest właśnie jakieś takie opowiadania, zbiory, zbiory opowiadań grozy czy różnego horroru. Kilka właśnie dzieje się w takiej scenarii świątecznej jest na przykład Wigilia pełna duchów, zbiór opowiadań grozy z duchami przy wigilijnym stole. Um, też gwiazdka z duchami, antologia opowiadań grozy, więc to może być coś, coś ciekawego, czy duchy nocy wigilijnej oraz duchy zimowej nocy, więc są tu właśnie też takie zbiory opowiadań, które na ten właśnie czas około świąteczny, już wiadomo może to wtedy jest zupełnie inny nastrój, już może nie takiej grozy, nie takiego horroru, ale właśnie może na przełamanie takiego jakiegoś już świątecznego nastroju, to może warto sięgnąć po jakieś takie opowiadania jednak w, w klimacie świąt, ale już jakimś też takim duchu grozy, na przełamanie właśnie, na przełamanie więc może to być coś, coś ciekawego ja któryś z tych książek właśnie no postaram się po prostu postaram się chociaż kilka opowiadań właśnie w tym czasie przeczytać i zobaczyć i zobaczyć jak to będzie. I też będę się przeglądać na pewno serii klasyków groz z wydawnictwa Wesper. Nam sobie jeszcze przejrzę, co tam jest w tej, w tej serii wydane, że coś może sobie zgarnę i też drugą taką ciekawą serią wydawniczą, moim zdaniem jest właśnie seria horrorów, ona chyba nie ma takiej konkretnej nazwy, ale seria horrorów z wydawnictwa Mag i tam też są właśnie książki o którym, które ja chętnie chętnie poniesięgam, po, nie po prostu ze względu że na to, że są wybrane, żeby być wydane w tej serii. więc to jest takie coś, co, co właśnie warto myślę mieć na oku. I teraz właśnie pokażę książki, które ja ściągnąłam ze swoich pół. I które zamierzam przeczytać, i na pewno, na pewno zacznę, i na pewno bym bardzo chciała przeczytać Terror Dana Simonsa, bo to jest książka właśnie bardzo polecana, jeżeli chodzi, albo po prostu nawet nie tylko o grozę, chociaż ten aspekt tutaj istotny grozy jest zawarty, ale to jest po prostu bardzo dobra książka, wydaje mi się. A teraz, jak myślę o tym terrorze, to przypomniała mi się książka Głód Anny, Anny Katsu, bodajże, Alma Katsu. To była też dobra książka, to była bardzo dobra książka i tam też właśnie autentycznie był taki namacalny faktor niepokoju. To była wyprawa o pionierach, o pierwszych właśnie mieszkańcach Ameryki i, i ich gnębiło coś. Ich właśnie to była chyba wyprawa do Negala. Bodajże, jeżeli się nie mylę w tym momencie, już teraz sobie tak przypominam, a nie przypomniałam sobie wcześniej o czym ta fabuła była, ale to była bardzo dobra książka pod względem fabuły, i tam ten niepokój był bardzo, bardzo namacalny. Tam dużo jest tajemnic w ogóle, jeżeli chodzi o, o tę te historię tej, tej wyprawy, tych właśnie pionierów, dużo jest takich niejasności, i wokół tego właśnie jest tutaj fabularyzowana historia, jest budowana jest taka, taka opowieść, i takie przypuszczenie, co się mogło przytrafić i ona no, była dość niepokojąca. W każdym razie, ona. No, pewno chciałabym przeczytać Terror Terror Dana Simonsa dalej właśnie to też polecaliście mi, że książki Catriona Ward są dosyć takie, one są i dziwne i chyba niepokojące właśnie i też będzie sprawdzał się na ten faktor takiego, takiego dziwnego niepokoju, więc tak, tutaj mam Sandajal i Ostatni dom na zapomnianej ulicy. I ta książka chyba jest nawet częściej polecana, nawet ostatnio przeglądałam jakieś zestawienie na Goodreads książek właśnie, bo coś wyszło takiego, jakieś takie najlepsze thrillery, groza Niepokoju, niepokój ostatnich pięciu lat i ta książka tam była, więc chyba sobie od niej zacznę. I też mam tu coś takiego, też to ktoś polecał i to jest Kathleen Kiernan Czerwone Drzewo. To jest bodajże że to jest jakaś trylogia, a tu on i ta trylogia jest zawarta chyba w tej jednej książce, jeżeli, jeżeli tutaj się nie mylę, um, więc nie jest objętościowo, a, a, a może być właśnie ciekawe, może być właśnie ciekawe, więc będę czytać. I właśnie, jeżeli chodzi o... O tę serię horrorów wydawnictwa MAC, to mam też tutaj coś takiego, jedynie dobrze Indianie i ta książka również była w tym plebiscycie Goodreads e, uwzględniona, podoba mi się bardzo tutaj właśnie jak została wydana i właśnie też chcę, chciałabym ją przeczytać, więc no mam tutaj już w tym momencie nawet, jeżeli zakładam, że przeczytam tylko jedną Catriony Ward, to mam raz, dwa, trzy, cztery, mam pięć mam pięć książek, więc to już jest taki no solidny TBR na pierwszy miesiąc, więc ja tak je, te, też jeszcze jutro sobie właśnie jutro, no w najbliższych dniach podejdę do biblioteki i po prostu po, wypo, wypożyczam coś z tych waszych poleceń, więc jeżeli coś też macie właśnie, jakąś książkę do polecenia jeszcze to jak najbardziej zostawiajcie to w komentarzu bardzo chętnie sobie poczytam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i widzimy się następnym razem, cześć